Nietypowo, bo w siódmą kolejną kolejkę rozegrają piłkarze Radomiaka Radom. Zieloni zmierzą się na własnym boisku z Rowem 1964 Rybnik. Zespół ze Śląska po czterech rozegranych kolejkach plasuje się na szóstym miejscu w ligowej tabeli. Ekipa Piotra Piekarczyka pokonała Olimpię Elbląg 3-1 i Wisłę Puławy 4-2, zremisowała 0-0 z ŁKS-em Łódź i przegrała z Wartą Poznań 0-2. I to jest zespół złożony z paru doświadczonych zawodników, którzy kilka lat, 2-3 i nawet dłużej spędzili w klubie i grają ze sobą, więc to zgranie na pewno jest ich atutem. Tak też ta runda pokazuje, grają bardzo wyrównanym składem. Zmiana musi nastąpić z uwagi na wypadnięcie ze składu młodzieżowca i tam będzie pewnie drobna korekta. Natomiast jest to zespół, który myślę jest silny przez to, że jest taki stabilny. W zespole Radomiaka do zdrowia wrócili Kamil Cupriak, Jakub Rolinc i Adam Wolak. Bardzo możliwe, że znajdą się w kadrze na środowe spotkanie. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17. Retransmisję tego pojedynku będą mogli Państwo obejrzeć na www.zebra.tv oraz na kanale 828 w sieci kablowej Wektra.